Pandemia nie pokrzyżowała planów organizatorom pikniku spadochroniarskiego w Wiśle. Wprawdzie w wersji okrojonej, ale 10. jubileuszową edycję udało się zorganizować. Piknik jest, przetrwał 10 lat, no więc idea pikniku się sprawdziła. W wydarzeniu wzięły udział różnego rodzaju grupy, uczniowie klas mundurowych oraz zaproszeni goście z całej Polski. Zaszczycił nas obecnością generał Jerzy Gut, były dowódca wojsk specjalnych, który przez lata wspierał naszą imprezę, jak również Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych. Jednym z punktów programu był m.in. trzeci ogólnopolski przegląd piosenki spadochroniarskiej. Na piknik przyciągały nie tylko piosenki, ale także wystawcy i grupy rekonstrukcji historycznej. Zajmujemy się głównie historią NRD-owskiej armii, od spadochroniarzy, tak jak właśnie przedstawiamy tutaj na tej imprezie. Ogólnie zajmujemy się całą historią NRD, czyli od 1956 roku jak powstała do 1990 jak ją rozwiązali. No właśnie teraz dzisiaj mija 30. rocznica zjednoczenia Niemiec. Więc ku pamięci tej armii, tych ludzi, po prostu działamy i staramy się, żeby historia nie zapomniała tego etapu historii. 40 lat w końcu NRD istniało, więc czemu o tym nie mówić, nie rozmawiać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.